Kanał linii równoległych jest często wykorzystywany przez adeptów analizy technicznej, gdyż pozwala nam dokładnie określić, jak porusza się cena w określonym trendzie. Można oczywiście korzystać zarówno z kanału w trendzie wzrostowym, jak również w trendzie spadkowym. Przede wszystkim musimy znaleźć instrument, w którym jesteśmy w stanie zlokalizować poruszanie się ceny w charakterystycznym kanale. Mam tutaj przykład instrumentu indeks Nasdaq, jest to indeks spółek technologicznych i możemy ewidentnie wskazać, że dochodzi tutaj do jakby cyklicznych wzrostów i można by nawet wskazać, że cena porusza się w takim charakterystycznym kanale. W jaki sposób to zweryfikować, w jaki sposób to zmierzyć? Przede wszystkim musimy wykorzystać narzędzie, które wrysuje kanał linii równoległych. Jest ono dostępne standardowo na pasku zadań. W sytuacji, jeżeli nie byłby on widoczny, wówczas klikamy prawy przycisk myszy, następnie wybieramy dostosuj i oczywiście znajdujemy to narzędzie, następnie wybieramy wstaw i już powinniśmy mieć gotowe te narzędzie zaznaczone i wówczas możemy już wykorzystać je za pomocą jednego kliknięcia. W związku z tym, żeby móc dokładnie zmierzyć, czy faktycznie możemy zmieścić, mówiąc w cudzysłowie, ten wykres w kanale, wystarczy go po prostu rozrysować. No i wówczas możemy mieć następującą sytuację, w której wyrysowaliśmy ten kanał. Widzimy, że jest on oczywiście tutaj dostępny. Możemy oczywiście w pewien sposób go tutaj modyfikować, by móc oczywiście jak tutaj najlepiej, jak najkorzystniej po prostu zdefiniować te momenty, określić te momenty, w których faktycznie dochodzi do odbicia się ceny od tych właśnie dolnego ograniczenia tego kanału. Po co tak naprawdę istnieją te kanały? Przede wszystkim po to, by przy trendzie wzrostowym, w sytuacji, kiedy mamy do czynienia właśnie z takim jednostajnym ruchem wzrostowym, jakby takim poruszającym się właśnie, można powiedzieć, w pewnego rodzaju tej kanale, możemy określić ten kanał i następnie w momencie, gdy cena dochodzi do tego poziomu, do dolnego ograniczenia kanału wzrostowego, wówczas możemy szukać okazji do zajęcia pozycji długiej. No i w ten sposób oczywiście w momencie, gdy dochodzi cena do poziomu górnego ograniczenia, wówczas możemy ustalić tutaj nasz poziom take profit i na tej podstawie zaksięgować nasze zyski. Oczywiście kanał wzrostowy jest rozrysowywany w trendzie wzrostowym, co oczywiście o czym świadczy ten poruszanie się kanału w górę, jak również oczywiście możemy taki sam kanał rozrysować w trendzie spadkowym, z tym, że oczywiście wówczas on będzie rozrysowany od góry w dół i będzie opierał się na tych samych założeniach, jednakże dotyczących innego trendu. Dodatkowo kanał wzrostowy będzie nas informował o sytuacji, w której dochodzi na przykład do wybicia z tego kanału. Mamy takową sytuację oczywiście tutaj w tym momencie, kiedy zostało pokonane dolne ograniczenie tego kanału. Widzimy, że cena zaczyna się konsolidować, następnie jakby powraca, potem jakby z powrotem w ten rejon kanału. Niestety jednak już nie dochodzi do tego poziomu. Wówczas testuje, można powiedzieć, po raz kolejny. Wcześniej mieliśmy do czynienia z testem w tym miejscu, testem dolnego ograniczenia kanału wzrostowego. I wówczas jest to dla nas informacja, że prawdopodobnie doszło do przełamania tej tendencji. No i wówczas w sytuacji, gdybyśmy mieli otwartą pozycję długą, ewentualnie w momencie, w którym byśmy szukali jeszcze jakiejś okazji inwestycyjnej, wówczas moglibyśmy jednak założyć, że prawdopodobnie dojdzie do jakiejś głębszej korekty. No i oczywiście tutaj doszło do korekty, następnie widzimy, że cena z powrotem wróciła w ten poziom, natomiast już nie jesteśmy w stanie dokładnie wyznaczyć tego wcześniejszego kanału. Oczywiście zawsze możemy wyznaczyć ten nowy kanał, natomiast wcześniejszy kanał, który utrzymywał się przez określoną liczbę miesięcy, już można powiedzieć, że został ewidentnie przełamany.